W sobotę 9 marca piłkarze wągrowieckiej Nielby zagrali mecz sparingowy ze Świtem Piotrowo. Gospodarze objęli prowadzenie po strzale z rzutu wolnego Michała Golińskiego. Kilka minut później Goliński ponownie pokonał bramkarza Świtu. W 25 minucie wbiegającego w pole karne Błażeja Nowaka sfaulował bramkarz. Rzut karny wykorzystał Marcin Ankudowicz. Goście odpowiedzieli bramką z rzutu karnego. Na minutę przed końcem pierwszej połowy w roli głównej ponownie wystąpił Goliński. Pomocnik podał do Karola Gregorka, a ten z kilku metrów wpakował piłkę do siatki. Wynik meczu strzałem z 11 metrów ustalił Błażej Nowak. Nielba wygrała ze Świtem Piotrowo 5-1. Na pewno kolejna jednostka treningowa, która była nam potrzebna. Na pewno ten mecz cieszy ze względu na to, że stworzyliśmy kilka fajnych akcji, strzeliliśmy kilka bramek i na pewno no już wszyscy czują, że jednak no, ten pierwszy mecz ligowy się zbliża i na pewno to, co na pewno cieszy, to nie tylko dobra gra, ale to, że nie ma jakiejś tam kontuzji poważnej i można powiedzieć, że cała kadra czy cała drużyna po prostu mogła wziąć udział w tym meczu. Za tydzień piłkarze Nielby zagrają ostatni mecz sparingowy w Margoninie z miejscowym Leśnikiem. Nie ustalono jeszcze godziny meczu.